Witam wszystkich, mam na imię Adrian, nagrywam na kanał Let's Go Try, treści Pokémon i muszę się przyznać, że jestem uzależniony od kupowania kart Pokémon. I tak się robi wstępy, witam was serdecznie na moim kanale. Oczywiście to będzie rutyna na chwilę obecną. Postaram się tak naprawdę nie rozbić banku i nie skończyć kanału zbyt szybko, żeby to wszystko oczywiście miało swoje ręce i nogi. A w tym odcinku oczywiście miałem czekać do jutrzejszego dnia, kiedy przyjdzie do mnie dwa booster boxy z Chilling Rain, które zamówiliśmy jakiś czas temu i przy waszej współpracy będziemy je otwierać. Jednakże z tego co doszły mnie słuchy, będzie trzeci booster box, co tak naprawdę w tej chwili stworzy z tego openingu, a dokładnie dodatku do Pokémon, największe otwieranie kart Pokémon na polskim YouTubie. Prawdopodobnie. I na samym wstępie taki szybki spoiler, jeśli chodzi o karty, które poszukujemy w tym dodatku. Wszystkie full arty, jeśli chodzi o kolejność, których tutaj oczekujemy znaleźć, to definitywnie są to karty sekretne. Przede wszystkim sekretną kartą, którą poszukujemy, jest to Snorlax Shiny. To jest tak naprawdę cel najwyższy z najwyższych. Snorlax Shiny to jest cel najwyższy z najwyższych. Jeśli chodzi o kolejność, tak naprawdę najdroższych kart, to w ten sposób to wszystko idzie. Czyli na w pierwszej kolejności będzie tutaj Snorlax Shiny, później będą tutaj te Rainbowki trenerów, trenerzy full arty i chyba później są, nie sorry, przed full artami są jeszcze alternatywki. Full arty pozostałych Pokémonów są na końcu, a wszystkie pozostałe to nawet niekiedy nie warto wspominać. Na koniec gadania, bo wszystkie odcinki, które będą dotyczyły naszego dodatku, jakim jest Chilling Rain, a dokładnie otwierania booster boxów, czyli 36 boosterów na odcinkach, oczywiście ewentualnie będzie to podzielone na połówki, ale to wszystko będzie na kanale wkrótce. Ewentualnie nie wykluczam, że będzie jakiś opening na live'ie. A na chwilę obecną pragnę wam przedstawić coś, co zakupiłem dzisiaj, czyli nie wytrzymałem do końca. Jest to premiera, oczywiście była możliwość otrzymania tego dodatku, jakim jest Build and Battle, bodajże chyba już od tutaj chyba 7 albo 8 czerwca. Ale na chwilę obecną stwierdziłem, że po co mam kupować Build and Battle, jak tak naprawdę mamy możliwość ogarnięcia wszystkich kart już w booster boxach. Ale stwierdziłem sobie, kurde, znalazłem tanią ofertę, gdzie oczywiście wszystkie sklepy oferują to za jakieś 150-160 minimalnie, więc stwierdziłem sobie, czemu nie? I tak oto jesteśmy. I bez zbędnego gadania, gdzie jest mój śrubokręcik, aka... Wiecie o co chodzi? Moje potężne narzędzie do otwierania kart. Samo pakowanie pierwsze Build and Battle będzie zawierało coś, co mnie najbardziej interesuje. Bo aktualnie są 4 karty promocyjne, których oczywiście nie otrzymam w żadnym przypadku w tutaj booster boxie. A to może zawierać właśnie taką kartę, co mnie bardzo interesuje. Oby to był Cinderace. Fajnie by było, żeby to zawierało właśnie tą kartę, a nie inną. Wybaczcie teraz moje zakłopotanie, jeśli chodzi o otwieranie tego opakowania. Jeśli chodzi o opening Build and Battle, to robiłem to tylko raz na kanale i to był mój pierwszy raz, jeśli chodzi o otwieranie jakichkolwiek kart Pokémon. Także mam prawo. I teraz oby tutaj było to, co mnie interesuje. Uwaga, uwaga! Dowiemy się, co to jest. No i jest Cresselia. No i dupa. No dobra, mamy Cresselię. Spodziewamy się oczywiście innej karty, ale no cóż, to jest bardzo popularna karta. Bo oczywiście może być zarówno tutaj Cinderace, jak i też Passimian, bodajże Inteleon oraz może być jeszcze właśnie Cinderace. Oczywiście mamy tutaj nic innego jak normalne karty w całym zestawie, które są po prostu takim dodatkiem dla każdego, który będzie chciał rozpocząć grę. Oczywiście jest mnóstwo powtórek, to jest norma, ale oczywiście interesująca karta jest tylko pierwsza. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych kart unikalnych, są tylko powtórki. I oczywiście kodzik dla was. I mamy pierwszą. 3 dodatkowe oczywiście są w dodatku, w momencie kiedy kupujesz Build and Battle, otrzymujesz 3 luźne boostery oraz 4 dodatkowe są właśnie w tym miejscu. Także wszystkie są do openingu, jest ich łącznie 7. I pierwszy oczywiście leci opening naszego boostera. Oby coś było interesującego. Mamy nowe karty, wiecie, troszkę się przyzwyczaiłem do dodatku tutaj, jakim jest Battle Styles, także to będzie coś nowego dla mnie. I oczywiście do dodatku tutaj Shining Fates, bo ich było sporo. Od tyłu mamy... O, zapomniałem oczywiście, jak to się otwiera, w sensie nie powinienem tego tak robić. Kart dla was, oczywiście odwrotnie, jak to norma. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz strzelamy oczywiście, jak sami wiemy, będzie możliwość zdobycia ode mnie kodu do znajomych, jeśli zgadnę tutaj typ karty. I to oczywiście będzie karta... Powiedzmy walcząca. Nie, jest to mrok. Niestety to jest mrok. Mamy Wirlipeda, mamy Crouching Gloves, jest to Honey,
Jest to Larvesta, Inkay, Rockruff, Ghastly i Ledyba Robot. Jest Robot oraz Tornado z Vimax. Oczywiście jest to, z tego co patrzyłem, jedna z takich dosyć tanich kart, ale jest to full art Tornadus. Ale jest pierwszy Vimax full art. I oczywiście, jak sami zauważyliście, w tej chwili, jeśli chodzi o otwieranie kart z dodatku, w sensie z paczki Build'n Battle, to zawsze mam szczęście do niego. Więc tutaj istnieje możliwość, że otrzymam więcej kart, które są o wiele interesujące, o wiele bardziej interesujące i mogą tu być alternatywki. Także mamy full arta jako pierwszego z dodatku, jakim jest Chilling Rain. Jak powiedziałem wam, ja mam szczęście do Build'n Battle, także spodziewamy się tutaj z Chilling, bodajże Evolving Skies, że kupię. Definitywnie kupię tutaj dodatek, jakim jest, w sensie tutaj paczkę przedpremierową Build'n Battle. To możecie być pewni, że kupię na pewno. Mam szczęście po prostu do tego. Mam mega szczęście do openingu właśnie tego przedpremierowego dodatku, nie? Pierwszy raz widzę, bodajże mam w swoich kartach Sobleya. I teraz tak, od razu karta idzie do was. Numer kodzik, raz, dwa, trzy, cztery. Trawiasta. To obstawimy trawiastą. Jest trawiasta! Jest trawiasta! I oczywiście jedna osoba w tym odcinku otrzyma kod do znajomych w Pokémon GO. Także jest ekstra. Trawiasta, Ekoin, Horn, Seabolt, Kirlia, Sobli, Inkay, Scovet. Mamy Skorbunny, Diglett. Castform jest Holo, Reversem. I finalną kartą jest Banette. Ale świetna karta, podoba mi się, świetna jest. Like it. Szkoda, że oczywiście nie ma tutaj tego full arta, ale taki banet w full arcie byłby przekozacki. Także jest to ekstra karta, ale oczywiście na stos kart odrzuconych. Lecimy z kolejnym boosterem. Oczywiście widziałem, że sporo osób bierze nożyczki i otwiera to z nożyczkami te boostery, ale ci, którzy potrafią oczywiście otwierać inaczej, mogą z tego korzystać. Oczywiście tutaj kodzik dla was. Teraz raz, dwa, trzy, cztery i trafmy tutaj w typ ognisty. Walczący. Niestety nie trafiłem. Mamy Impact Energy, jest Porygon 2, Twaki, Koffing, Delibird, Farfetch'd Galariański, Porygon, Heracross. Mamy Porygon 2 w tutaj Holo Reversie oraz finalną jest Malamar. Także tutaj no jednak tylko jeden full arcik, gdyby siadł, no to też byłoby i tak ok w tym przypadku. Mamy Snowvera, też bardzo ładna grafika. W ogóle sporo tych kart, jak zauważyłem, traci na wartości z uwagi na to, że po prostu karty są, w sensie grafika jest świetna, ale te grafiki nie lecą na, wiecie, tutaj na full arty. A sporo kart, które, no Malamar, sorry, ale w full arcie Malamar byłby zajebisty. Typ oczywiście tutaj będzie, powiedzmy, ognisty. Woda. Jednak tutaj opposite. Porygon 2, Kakuna ma świetną grafikę. Wyobraźcie sobie Kakunę full art w tej grafice. Sorry, ale ewidentnie to pasuje na full arta alternatywkę. Kakuna full art alternative. Ewidentnie. No patrzcie, jaka świetna grafika. No proszę was. Kakuna jest mega kozacka. Flannery, Snowver, Blitzel, Ghastly, Koffing, Delibird, Scovet w tym w Color Reversie i finalną jest Blaziken V. Blaziken oczywiście w alternatywce full arcie jest przekozacki. Ale to oczywiście mamy Blaziken V, także bardzo świetna, mega świetna karta. I oczywiście też tą kartę oczekiwałem zdobyć do swojej kolekcji. Oczywiście, jak sami wiecie, mam już sporo kart takich mega kozackich, będę chciał wkrótce wysłać to do PSA, ewentualnie do tej drugiej firmy, jak ona się nazywa. Wypada mi z głowy. Oznaczenia mają bodajże niebieskie, ale mogę się mylić. Mamy kolejną kartę, w sensie kolejny boosterek, który otwieramy. Ja się nie mogę doczekać, jak będę otwierał booster boxy. Tego jest sporo. 72, a jak nie 72, to w tym przypadku będzie 98 boosterów do otwarcia. Ja sobie nie mogę wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Kardzik dla was. Tutaj strzelmy ognistą, nie? Chyba, że psychiczna. To może teraz może psychiczną strzelmy. Może psychiczna będzie stalowa. Drizzle, Peony, Castform, Larvesta, Sobli, Ledyba, Scovet, Fluffy w Holo Reversie i finalną jest Gallade. Też, no, ta grafika nie zasługuje na otrzymanie tutaj full arta lub też nawet wersji karty V, bo jest słaba graficznie. No, Gallade, no nie pokazali tutaj w nim nic interesującego.
Karta dla was oczywiście w tym wypadku. O kurde, pierwszy raz widzę tak samo graficznie, w sensie wydrukowaną kartę. Zwróćcie uwagę, ten kodzik jest chyba na końcówce drukowany. Raz, dwa, trzy, cztery. To tutaj ognista. Nie, mrok. Mamy Avery, mamy Tłaki, mamy Focrystal, Klobopus, Gruki, Sneasel, Weedle, Farfetch Galeriański, Weezing. Oczywiście jest to Holoriverse. No, Holoriverse, jak zwykle, oczywiście karty mroczne są mało widoczne, jeśli chodzi o Holoriverse w tym przypadku. I Volgarona oczywiście jest finalną kartą, jeśli chodzi o rzadką. I teraz ostatni boosterek z tego dodatku, także troszeczkę mało tych boosterów, ale zwróćcie uwagę, że otwieramy kart 10 boosterów, 10 w momencie, kiedy kupujemy cały booster Elite Trainer Box, nie? Kolejna karta, bierzemy raz, dwa, trzy, cztery. Także 10, 3 dodatkowe dostajemy w momencie, kiedy kupujemy Elite Trainer Boxa, nie? No i nie trafiłem w elektryczną, oczywiście bym powiedział ognistą, także nie trafiliśmy. Agafa, Fog Crystal, Peonia, Sobli, Hatiena, Bounsweet, Furfru, Diglett, Clara jest Holoriversem i finalną kartą jest Sav's Back. Także i tak w ogóle fajnie siadło mimo wszystko, jeśli chodzi o full arta, mamy tutaj kartę V i mamy, no jakby nie patrzeć, trenera kartę w Holoriversie. Także nie jest źle, powiem wam. Fajne karty siadły. Oczywiście w tej chwili na ekranie macie kod do znajomych dla mnie, do mnie, żeby móc dołączyć do moich znajomych w Pokémon Go. I oczywiście zachęcam was do oglądania odcinków z tutaj oceniania booster boxów, bo tam definitywnie będzie więcej szans na to, żeby trafić kod do znajomych. Także w tych odcinkach definitywnie będę, przypuśćmy, zapraszał około 10 minimalnie osób, zakładam. Także tutaj mamy full arta, mamy kartę V i wydaje mi się, że to naprawdę są podzielone. Zwróćcie uwagę, po jednej z dodatku. Także w każdym takim build and battle będzie definitywnie jakiś full arcik, ewentualnie alternatywka, ale i tak alternatywka to jest full arcik przeważnie, więc mamy, no przeważnie taki zestaw będzie. Także warto opłaca się kupować. I w tym odcinku to ma tyle, dziękuję za każdy like, subskrypcję i widzimy się następnym razem. Czyli już wkrótce, czyli jutro albo pojutrze, albo jeszcze w najbliższych kolejnych dniach, bo będzie tych odcinków sporo. Tyle ode mnie, do zobaczenia, trzymajcie się, heja!